Po dniach bardzo deszczowych i bardzo zimnych, naprawdę przymrozki, nie wiem, czy to już ta zimna Zośka, która... Majówka była przepiękna, ale teraz po majówce już zaczęły się naprawdę srogie przymrozki. Szkoda tylko tej roślinności. Ja czekam na Mirosława. I miejmy nadzieję, że już te dni będą piękne, będą takie... Właśnie dzisiaj jest chłodno, co prawda, ale jest ładne słoneczko. Właśnie się tutaj troszeczkę kryje pod huśtawką, pod, wiecie, zadaszeniem huśtawki. I czekam na Mirosława, bo będziemy jechać na działkę, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wam również pokażę. Miałam dzisiaj nie nagrywać filmu, bo dzisiaj składałam, trochę mi to, wiecie, nie wychodzi, ale jeden w tygodniu postaram się dawać, nieregularnie, bo mogą być to poniedziałki, mogą być to wtorki i czwartki, ale chyba dzisiaj nie dam rady, tylko wstawię na jutro. Niestety nie lubię, bardzo nie lubię wstawiać filmów w piątki. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale mam wrażenie, że więcej osób ogląda i może oglądać w czwartki niż w piątki. Statystyki mi o tym mówią i wydaje mi się, że tak jest w praktyce. Słyszę, że Mirosław już podjechał, także będę się łączyła jeszcze z wami później, żeby wam pokazać też, jak te drzewka owocowe z perspektywy dwóch tygodni, nie, kilku tygodni spokojnie wyglądają w tym momencie od wsadzenia. Także zobaczycie wszystko wtedy, jak wam nagrywałam live'a w majówkę. To tak naprawdę tylko powyrywałam chwasty, a nie było to planowane, żeby wam pokazywać jeszcze, jak ten ogródek wygląda. No ale macie namiastkę. No dobra, co wybieracie? Pierwsze, zobaczymy nasze owocowe krzewy, jak wyglądają teraz po tych przymrozkach. Jaśminowce, no trochę gorzej, mniej zielonego jest. Aronia, trochę trawka porosła. Aronia, pięknie wyglądają. Agrest, no malina, ale to żółta, malina żółta, a malina czerwona cały czas jest, o nie, o, coś tu jest, chyba, nie, o Boże, nie wiem, czy się coś zawiązało, czy nie, w każdym razie, ho-ho. I tutaj też, czy to jest malina? Nie. Raczej wątpię. Tu jest też jakiś chwast. Też ho-ho. A tu wszystko, wszystko ładnie. Porzeczki coraz większe. I tu ho-ho. A tu poziomka. Coś się tu pojawia, czy nie? Coś może tak, ale która to poziomka, to ja nie wiem. Dobra. Idziemy do Mirosława, bo on na dzisiejszy przyjazd tutaj miał jakieś plany i kazał mi pracować. Zobaczymy, co on tam chce, żebym ja robiła. No. Misiu, jestem! Gdzie jesteś? Gdzie? W pracowni. Czyli tu. Co się stało? Co mam robić? O Jezu, pajęczyny.
A mogę nagrać jeszcze tylko schody? Nie. Dlaczego? Tak? Dobra, ja tutaj tylko nagram, misiu. O, obrus jakiś. Powiesiłeś? Powiesiłem. O. Ale ładnie to wygląda. Czekajcie, bo tu są belki. Tak to wygląda. No oczywiście jeszcze nie ma stopni. Jest ten, co wam ostatnio pokazywałam, profilowany taki ten bal, sztyler, żeby... Słupek. Żeby Mirosław stwierdził, że to jest jakby takie oryginalne, więc dobrze. Ja się tam z tym zgadzam. No i tak tutaj te schody będą prowadziły sobie na górę. A tu jest plac budowy. Także no dobrze. Powolutku zrobimy sobie. Miejmy nadzieję, że zrobimy, że nam zdrowia znaczy wystarczy siły, ojej, chęci i w ogóle. Dobra, podlałam krzewki owocowe, krzaczki owocowe. Misiu po pracy urzęduje cały czas. Już wracamy, bo już w sumie zrobiliśmy to, co musieliśmy zrobić. Róże już się pięknie otwierają. Jeszcze podlałam róże. Zobaczcie, albo wiecie co, zaraz wam jeszcze przebitki zrobię. Ale co wam chciałam pokazać, to jest jakaś samosiejka. To jest jakieś drzewo, które się wysiało samodzielnie, albo mój dziadek świętej pamięci jakoś przed śmiercią je wkopał, czy tam wsadził. Zobaczcie, nie wiem co to za drzewko, ale wygląda pięknie i rośnie ono cały czas. Mój tata mi mówił, że to jest jakaś śliwka albo gruszka, ale nie wiem, też podlałam to drzewko. Tą choinkę chyba będziemy likwidować, chociaż tutaj chciałabym coś równie takiego dużego wsadzić, żeby tutaj trochę przykrywało okno sąsiadów. Ale jak możecie zaobserwować, przepiękny jest bez. Bez jest tutaj fioletowy, taki liliowy, bo to są takie liliowe, przepiękne lila róż kwiatki. Czekajcie, jakieś coś ładniejszego, bo one już powoli, widzicie, usychają, ale coś takiego. I fioletowe. Już. Białe jest tylko to drzewko. Nie wiem, co to jest, ale jest bardzo ładne. Tu jest podtrzymywane trochę pod tą tyczkę i ono jest pod tą, nad tą ławeczką. No, także tak wyglądają te tutaj drzewka, wszystkie na linii i takiego ogrodzenia. Jeszcze nie wszystkie zakwitły, ale dajcie im szansę. Tak, Mirek chce trochę polikwidować, też chce tą tuję, bo ta tuja już jest brzydka. Jest to prawda duża, ale no jest nieładna i może myślimy jakieś inne drzewko. Ja nie chcę, żeby on tych bzów ścinał, bo te bzy są przepiękne. I piękne je pachną właśnie na wiosnę zawsze i robią piękny klimat. No, coś pomyślimy tutaj nad jakimiś może drzewkami ozdobnymi, kto wie. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Ja jeszcze jestem chwilę w domu i stwierdziłam, że do was się przyjdę, chociaż przywitam na początek. Bo będę zaraz wychodziła do pracy, ale chciałam wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, ale witajcie w tym vlogu, wszystkich nowych subskrybentów również pozdrawiam i dziękuję bardzo, że zaufaliście mi, że postawiliście na mnie tą subskrypcję, która was tak naprawdę nic nie kosztuje. Kosztuje was tylko to, że później będą się wyświetlały filmy i będą proponowane nowe filmy, które ja opublikuję. No ale
chyba można jakoś to przeżyć, prawda? Także zapraszam na nowy filmik, trochę pogadankowy, jak zwykle, bo lubicie takie pogadanki u mnie, także zapraszam. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio nie mogę się naprawdę, dzisiaj zaczęłam troszeczkę, zaraz wychodzę do pracy, co prawda, za 5 minut, więc to będzie bardzo szybki wstęp. Nie mogę się ogarnąć z filmami, naprawdę, jest już, co dzisiaj jest, wtorek, a ja jeszcze nie mam zrobionego filmu na ten tydzień, czyli tak koło środy, czwartku wrzucam, wtedy kiedy po prostu uda mi się cokolwiek złożyć. Co prawda połowę złożyłam, jeszcze mi druga połowa została, no ale widzicie, muszę wychodzić zaraz do pracy, jadę dzisiaj autobusem, chociaż mogłabym inaczej, ale albo wy już wiecie, że ja mam skuter. Mogłam skuterem jechać, ale jadę autobusem, dlatego że po prostu później jestem sama w pracy i ciężko mi będzie po prostu ten skuter wyprowadzić, żeby on na mnie czekał. Boję się trochę, wiecie, mogę go zabezpieczyć, ale nie mam na tyle czasu, żeby go zabezpieczyć. No i tak właśnie, myślę o tym, czy by dzisiaj nie zrobić Wam live'a, tylko że wiecie, no to jest takie, ja Wam teraz powiem o tym, że zrobię Wam live'a, Wy będziecie czekać, a okazuje się, że ten live 14 maja był już, więc to jest takie, wiecie, troszeczkę, ale chcę w tych filmach też pokazać Wam, z czym ja się biję, z czym ja się też mierzę, że tutaj chciałabym bardzo dużo dla Was porobić, dla Was pokazać, a tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy mogę o niektórych rzeczach mówić. Tak samo na temat domu. Wy chcecie bardzo wiedzieć cokolwiek. Mogłam się nic nie odzywać tak naprawdę, ale to by było takie trochę oszukiwanie Was, zwodzenie. Teraz troszeczkę zwodzę, ale to dlatego, że nie wiem jeszcze nic tak naprawdę. Cały czas czekamy. Takie sprawy, jeśli chodzi o własność, o spadek, czy o jakieś tam inne rzeczy, ciągną się czasami latami. Dlatego bardzo proszę o zrozumienie i oczywiście mogliśmy to ruszyć, będąc jeszcze w Anglii, ale wiecie, będąc w Anglii, nie będąc na miejscu, tak naprawdę nie można za dużo zrobić. I no i taka to właśnie jest sytuacja, że teraz tak naprawdę jesteśmy, mieszkamy z rodzicami, jesteśmy w martwym punkcie, nie możemy nic robić jeszcze za bardzo w domu i jesteśmy, wiecie, na etapie ogródka. Dlaczego właśnie robimy ten ogródek? Bo pytacie się mnie, o, bo to nie jesteś pewna, a robisz w ogródku. Robię w ogródku i sadzę te roślinki, bo one po pierwsze primo, dużo nie kosztują, więc ja za dużo nie stracę, nawet jeśli decyzja byłaby dla nas negatywna, w co wątpię, szczerze. I mam nadzieję, że wszystko ułoży się po naszej myśli. No to jednak, wiecie, po pierwsze nie jest to jakiś tam wielki wkład, jedynie co to sił Mirosława na przekopanie tego kwadraciku, czy tam prostokątu i wkopanie tych roślinek i tych tuj, bo tuje też zrobiliśmy, ale będziecie wszystko widzieć z czasem. Po drugie, one też potrzebują te drzewka owocowe, czy tuje, czy jakieś tam nowo posadzone roślinki, czy te jaśminowce, które Wam pokazywałam, potrzebują trochę czasu na to, żeby dorosnąć. Może minie jeszcze ze 2 lata, kiedy będą owocowały, albo kiedy będą na tyle duże, że spokojnie będą z tego jakieś fajne zbiory. Na wszystko trzeba czasu i my stwierdziliśmy, że po prostu teraz to zrobimy, dopóki mamy czas, dopóki nie musimy nic za bardzo, nie możemy nic za bardzo robić w domu. Ktoś powie schody. Schody to tam pikuś, wiecie. To jest tylko schody, tak samo wylanie później posadzki, bo będziemy wylewać posadzki tam w
gdzie będą schody, będziemy je jakby tak wylewać, żeby miały dodatkowe zabezpieczenie, żeby się nigdzie nie wyrwały, nie wyłamały i tak dalej, żeby były stabilne. To nie są jakieś tam bardzo duże koszta, które my ponosimy. Bardziej właśnie tak jak Mirek powiedział, on tutaj bardziej swój czas w to wkładał niż jakikolwiek wkład finansowy. I te drzewka nawet, jeszcze wracając właśnie do tych drzewek, one będą miały jakieś tam zbiory w ciągu 2-3 lat powiedzmy, gdzie my już tam pewnie będziemy mieszkać, bo plany są takie, żebyśmy tam zamieszkali jak najszybciej, jak tylko będzie decyzja, żebyśmy robili te pomieszczenia, które są nam najbardziej niezbędne, jeśli to dobrze powiedziałam, czyli łazienka, kuchnia i sypialnia, gdzie będziemy mogli spać. Natomiast całą resztą zajmiemy się później. Teraz też wiecie, Mirek będzie miał więcej tutaj pracy u rodziców, dlatego że kuchnię będą moi rodzice zmieniać. Będzie tu malowane, będą szafki zmieniane, wszystko będzie zmieniane. Tak, i tyle, słuchajcie. No i co ja wam chciałam powiedzieć jeszcze? Właśnie tak, mam 1500 myśli, ale jeśli chodzi o ogród, to on nam z roku na rok będzie po prostu piękniał, będzie coraz ładniej i te drzewka będą bardziej bujne, ta roślinność będzie bardziej bujna, one będą bardziej stabilne. Więc tutaj stwierdziliśmy, że na początku zrobimy właśnie ogród, żeby te owoce, czy wytniemy drzewa, te, które nie chcemy, żeby były, bo chyba dwa drzewa pójdą po prostu out, dlatego że rosną, jakby jedno rośnie na środku, gdzie nie będzie później przejścia i poza tym ta śliwka jest też bardzo stara i schorowana. W ogóle nie owocuje, więc nie ma sensu, żeby tą śliwkę trzymać i drugie pójdzie pod wycięcie, nie pamiętam co to było, nie jabłoń, może czereśnia chyba. Bo z czereśni, powiem wam szczerze, za dużo się człowiek nie naje, bardziej chyba wiśnie, bo czy to na kompot, czy to na jakiś sok, czy coś. To wiśnie też poza tym są bardziej odporne, szpaki nie jedzą tych rzeczy, natomiast czereśnie, wiem, tak jak tutaj rodzice mają, to troszkę tyle co dosięgniemy, to narwiemy, a reszta jest później jakaś porobaczona, poobgryzana przez ptaki, dlatego czereśnia pójdzie pod wycinkę. To tak, no, a resztę drzewek będzie sobie rosło i będzie czekało na ten czas, kiedy będziemy mogli się tam wprowadzić, kiedy się tam wprowadzimy fizycznie i będziemy tylko z tego czerpać fajne zbiory, a wydaje mi się, że póki prace w domu stoją na ten moment, no to dlaczego nie zacząć troszeczkę od tyłka strony, od ogródka. Chociaż jeszcze nie wszystko jest w ogródku zrobione. Jest zrobione minimum na razie w ogródku. Tylko to, co chcę mieć na ten moment, żeby to mi po prostu rosło. A resztę będziemy sobie robić z czasem. Na pewno taras będę chciała mieć w różach, obsadzony różami. Są róże u moich dziadków tam w domu, ale one będą wycięte, tak samo jak winogrono. Będziemy w ogóle to winogrono chcieli rozmnażać, też wam będziemy pokazywać i będziecie się uczyć ze mną na moich błędach. No i tak, i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na ten moment kończę to wejście, może się jeszcze odezwę później wieczorem po pracy, bo już jest 5 po 11, muszę wychodzić. Tak, buziaki na ten moment. Mam nadzieję, że rozwiałam wszystkie wasze wątpliwości i że rozumiecie, o co,
o co mi chodzi, nam chodzi z tym ogrodem. Mirek był na początku też sceptyczny. O, po co ogród, po co ogród? Jeszcze tyle czasu jest do tego, aż zamieszkamy. Ja mówię, no właśnie, i przez ten czas mogą sobie te drzewka rosnąć. Możemy je podlewać, możemy dbać, możemy nawozić jakimś tam biohumusem czy czymś, czy rozahumusem na użyźnienie gleby. I po prostu możemy później czerpać fajne plony. No i chyba się przełamał, chyba go przekonałam. Także jest uparty, ale daje się przekonać. Przyszliśmy do skalniaczka, takiego niedużego skalniaczka, gdzie tutaj rosną róże. I właśnie to są te róże, które Wam pokazywałam rok temu. Jakie one były marne, a zobaczcie, jak teraz pięknie wychodzą po prostu do świata. I aż tata mój śmieje się, jak się świecą, jak ich, że chcą przemówić po prostu. I zobaczcie, że im, o, miały takie, nie wiem, czy coś tutaj zobaczycie, takie kropeczki właśnie na swoich wcześniejszych listkach w tamtym roku. I to jest właśnie ten stary jeszcze. Stary jakby taki ten tamtoroczny, nie wiem, czy to się tak mówi, ale z tamtego roku. W każdym razie te już są nowe i zobaczcie, jakie mają już, tu się zawiązują pąki. Ja wiem, że jestem nienormalna, że się tak tymi różami podniecam, ale jak one będą kwitły, to po prostu tym bardziej jest fajnie. No zobaczcie na te pączki, no po prostu cudo, cudo, cudeńko. I nie wiem tak naprawdę, bo moja mama dostała je od kogoś, nie wiem, o, widzicie pączki kolejne i tam na tych, te brązowe łodygi też są nowe i zobaczcie, jakie wysokie. Moja mama je dostała od kogoś i nie wiem tak naprawdę, jaki kolor one będą mieć. Ta właśnie, którą Wam teraz pokazuję, ona zaczęła bardzo późno w tamtym roku kwitnąć, jesienią, bardzo późno, bardzo, bardzo, bardzo. I miała dosłownie jednego albo dwa kwiaty i miała, pokazywałam Wam takie bardzo takie neonowe, różowe i fajne zapowiadają się te kwiaty mieć, ta róża. Natomiast te dwie nie wiem, bo tu są dwie, jak możecie zauważyć. Tu jest jedna i tu jest druga. Trzecia znaczy. Są trzy w sumie. No i tak one sobie tutaj rosną. Co ja zrobiłam, słuchajcie? Raczej ich nie przycinałam ani nic takiego. Dałam im w tamtym roku już upust. Jak już były, wiecie, te zimne takie dni, jesienne dni, to one sobie po prostu tutaj były. Ja je przestałam nawozić, ale ogólnie nawoziłam je całe tamto lato i teraz zaczęłam je nawozić. Nawet ten nawóz możecie tutaj zaobserwować, takie białe kulki. To jest właśnie ten nawóz, zaraz Wam pokażę, który de facto używałam. No i mówię Wam, lśniące, zobaczcie, jaka ta jest normalnie, tylko że ta, te dwa pędy, one nie mają żadnych pączków. To są takie świeżynki, naprawdę bardzo świeżynki. Natomiast, no te zobaczcie, lśniące, przepiękne, żeby je nie zauroczyć, ale mój tata co przechodzi, to się nie może napatrzeć, mówi, te róże to aż chcą przemówić, ale się świecą i w ogóle, a podwoiły swój rozmiar spokojnie. To mogę Wam spokojnie powiedzieć, że są podwójnie duże, jak w tamtym roku. Zresztą w prawym górnym rogu Wam podlinkuję ten podlinkuję Wam ten film. Czekajcie, bo nie wiem, czy ja kleszcza czasem nie złapałam na sobie. Jakieś robaki mnie oblazły. O Boże. Się od razu boję, że to kleszcz może być. No, ale tak to wygląda mniej więcej. Czyż nie
są piękne. A tu jest ten nawóz, który Wam pokazywałam w tamtym roku, który cały wykorzystałam już. Tak jak mówiłam i powtórzę jeszcze raz, całe tamto lato w zasadzie nawoziłam te róże, wzmacniałam je i chroniłam przed jakimikolwiek szkodnikami, bo tu jest też, że wzmacnia naturalną odporność. I to jest z firmy Westland, także polecam, to mogę polecić bez żadnego mrugnięcia okiem, także bardzo polecam. Teraz używam, ale to dopiero zacznę. O Jezus, ale ze mnie vlogerka. Teraz taki nawóz do róż będę używać. Użyłam już raz na działce, więc dlatego jest otwarty, ale tu jeszcze nie używałam. Więc no wczoraj nawoziłam jeszcze ostatnią partią tego wcześniejszego, a tym zacznę już może od, no za jakieś 3 tygodnie, od czerwca, no może można tak powiedzieć, że od kolejnego weekendu wolnego, jaki będę miała w czerwcu, to nawiozę te róże tym. A tutaj kupiłam i jeszcze też nie otworzyłam do róża neczników i azalii, też z tej serii Ogród Start. I to jest właśnie do azalii albo do rododendronów, bo rododendrony to są z tej rodziny tych różaneczników. Można też rododendrony podlewać z nawozem do róż, bo to jest ta sama rodzina, ta sama jakby gama, te same odżywianie potrzebują, to samo i taką samą ziemię i te same takie odżywki, które wspomagają zarówno rododendrony, jak i róże, jak i hortensje. To jest wszystko ta sama rodzina. A tutaj są hortensje. Dzisiaj fajnie popadało w nocy, właśnie na ten deszcz tak naprawdę najbardziej roślinki czekały. I to są te dwie hortensje, które też Wam w tamtym roku pokazywałam w takim moim filmiku ogrodowym. I zobaczcie, że one są o wiele większe i o wiele więcej listków mają. Ta chyba, czy któraś była słabsza z nich? Już teraz nie pamiętam, ale chyba ta była słabsza. Co Wam mówiłam, że ewidentnie coś jej tutaj dolega, ale też nawoziłam. I nawoziłam, słuchajcie, tym, co Wam pokazywałam całe tamto lato. Nawoziłam tym nawozem do hortensji i zobaczcie, jakie piękne. Też chcą przemówić, jak to mój tata mówi, i jak się pięknie rozrastają, naprawdę. To są bukietowe. Ja to sprawdzałam kiedyś i one mają, ogrodowe mają bardziej, są okrągłe, a hortensje bukietowe idą bardziej w szpic i te idą bardziej w szpic. W tamtym roku chyba mało, bardzo nawet kwiatów miały. Ale mam nadzieję, że teraz to się polepszy, bo ta nawet patrząc, jak ładnie zawiązuje dużo kwiatostanów i tu na każdej łodyżce tak naprawdę ma kwiatostan. No muszę Wam powiedzieć, że w tym roku jestem zadowolona z siebie, jak mi idzie tutaj dbanie o ogródek i nawożenie tego wszystkiego i pielęgnacja. A o trawie nie wspomnę. Zobaczcie, jaka wielka i mięsista. Wiecie, co Wam chcę powiedzieć, pokazać? Zobaczcie, jak tutaj krety poryły bardzo nam trawę i w ogóle tutaj to miejsce. Muszę kupić, takie są LEDowe, takie lampy. One mają dźwięk, takie wydobywają z siebie, których krety nie lubią. I one te lampy mają dosyć duży zasięg, bo na 800 metrów kwadratowych. Więc tutaj i tutaj spokojnie wystarczy na ten zasięg tutaj ogólnie, bo tam, gdzie jest huśtawka, to tam była nowa ziemia i tam chłopaki zrobili siatkę na krety i tam raczej jest piękny trawnik, tam z Szymkiem kopiemy w piłkę, tam gramy w babingtona, a tutaj już, gdzie nie ma tej siatki, zobaczcie, jakie się tutaj placki zaczynają.
Tutaj były kopce. Kopce kretów. I tutaj ewidentnie muszę gdzieś koło tam blaszaka wstawić. Muszę tą lampę solarną i może zobaczymy, może to je odstraszy. No ale jeszcze muszę Wam pokazać, idziemy w jedno miejsce. Muszę Wam pokazać te moje jeszcze poziomeczki, poziomki. O, tu jest rododendron, też w zasadzie kupiony w tamtym roku i posadzony bardzo późno. Nie wierzę, że w tym roku jeszcze coś może z niego być, ale nie przekreślam go. W przyszłym roku może się odbuduje i zawiąże piękne kwiatostany, chociaż on ma tutaj, widzicie, takie kwiatostany delikatne, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeden się nie przyjął, jeden został wycięty i muszę kupić taki czerwony, bardzo się mojej mamie podobał. A ten jest taki American Beauty, czyli taki malinowy, zaraz Wam pokażę. A tutaj są te moje trzy sadzoneczki, poziomki, które dostałam od koleżanki. Trochę są tutaj przyblaknięte, ale to może dlatego, że słońce tutaj od rana jest. Ale, a może dlatego też, że podlewałam je trochę w dzień zamiast wieczorem. No i tak sobie one tutaj żyją, rosną w tej trawie. A tamten rododendron, który jeszcze jakby przetrwał i który jest u nas w ogrodzie, to jest właśnie taki. A tutaj malwa. Wszystko to, co posiałam w tamtym roku, to jest malwa czarna. Też jest, zobaczcie, jaki gigant już, jaka wielka urosła. Też ma piękne kwiatostany. Mam nadzieję, że będzie kwitła już w tym roku. Ona jest dwuletnia. I w tamtym roku nie zakwitła. W tamtym roku ją wysiałam i była taka, no od ziemi odstawała spokojnie. Natomiast teraz już można powiedzieć, że to jest potężny kwiat. Ona tutaj na rogu ma fajnie. To jest co prawda trochę taki przewiew, możecie słyszeć. Ale słonecznie tutaj ma. Bo i ma słońce od rana, i ma słońce po południu, bo to słońce się tutaj właśnie po drugiej stronie domu przesuwa po południu. Więc jest jej dobrze i jak tylko zakwitnie, to Wam pokażę dokładnie, jak ona będzie wyglądała. A tutaj posiałam szpinak w takiej torbie. To jest taka torba do sadzonek, do siewek. I ja ją wzięłam bardziej na próbę, jak to się będzie wszystko tutaj w niej odbywało. No i widzicie, i szpinak już po prostu rośnie sobie pięknie, więc te torby spokojnie mogę polecić. To jest ta torba, też ochrania troszeczkę przed wiatrem. Tu niby jest okienko, przez które można zobaczyć, jak te roślinki nam rosną, ale ja posadziłam ziemi wsypałam dotąd, więc za to okienko, ponad to okienko. Więc spokojnie można powiedzieć, że są osłonięte przed wiatrem i spokojnie im tutaj nic nie grozi. Mają słoneczko, no i Szymon nie jest zainteresowany, bo on ostatnio wywracał wszystkie doniczki, które tylko wsadziłam. A tutaj na parapecie po zewnętrznej stronie okna, zobaczcie w ogóle jakie... Moja mama ma dorodne storczyki, wszystkie i tak pięknie kwitną. A tutaj mamy paprykę. Paprykę tą chili, czy tam, nie wiem jak ona się nazywa. Chili cayenne chyba. I tutaj mamy oregano. Takie, wiecie, oregano. Więc tak to wygląda. Trochę tutaj jest za dużo tego oregano. Mi się sypło. No ale... Jest jak jest.
nic z tego już tutaj nie zmienia. Niech sobie rośnie i niech będzie smaczne.